Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Pawlik i w tej części będę chciał Państwu powiedzieć więcej o tym, co planuje Ministerstwo Finansów w zakresie wdrożenia obowiązku korzystania z krajowego systemu e-faktur, właściwie w każdym podmiocie prowadzącym działalność na terenie naszego kraju, a więc także i w placówkach, w których Państwo pracujecie bądź które prowadzicie. Cały krajowy system e-faktur, jego wdrożenie, jego zasady działania są określone na razie w nowelizacji projektu ustawy o VAT. I ten projekt wyraźnie wskazuje na taki podział faktur na dwa rodzaje, czyli faktury wystawiane dla osób fizycznych oraz faktury, które są wystawiane w relacji B2B. I w zakresie faktur wystawionych dla osób fizycznych nic się nie zmieni. Czyli one dalej będą wystawiane albo na papierze, albo w sposób elektroniczny uzgodnione z, z nabywcą i dostarczane w takiej formie, jakie podmioty między sobą e, ustalą. Zmiana będzie dotarczyła i ona będzie bardzo istotna i na to chciałbym zwrócić największą uwagę: e, relacji między przedsiębiorcami. Czyli. W relacji między placówką medyczną a na przykład nfz bo faktury, które Państwo wystawiacie do NFZ-u za realizację świadczonych usług, także zostaną objęte tym systemem, czy też w rozliczeniach z ubezpieczycielami, zakładami pracy w ramach medycyny pracy, w tych wszystkich aspektach, gdzie mówimy o jakimś, gdzie po drugiej stronie też jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. I teraz proszę zauważyć jaka będzie ta największa różnica, która czeka nas wszystkich. Faktury nie będzie wystawiał podmiot tak jak dzisiaj wystawia. Podmiot będzie zlecał wystawienie faktury do centralnego systemu, do krajowego systemu e-faktur. To ten system tak naprawdę spowoduje, że faktura uzyska status Faktury, czyli tego prawnego dokumentu potwierdzającego zajście zdarzenia gospodarczego. Ten system wygeneruje taki unikalny numer KSEF, który jest bardzo istotny później w dalszym przetwarzaniu tego dokumentu, bo bez tego numeru nie będziecie Państwo w stanie wystawić korekty do faktury. Więc ten numer jest istotny. KSEF wystawi także oświadczenie, czyli taki dokument UPO. Który jest potwierdzeniem zajścia tej operacji wystawienia faktury w krajowym systemie e-faktur. Drugą taką istotną cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę, żeby później spojrzeć też na to, co my jako dostawca oprogramowania wytwarzamy i będziemy oferować na rynku, żeby ułatwić, odnaleźć i uprościć całe Procedowanie z fakturami ustrukturyzowanymi, to to, że ten krajowy system e-faktur o niczym nie powiadamia żadnej ze stron. Czyli Państwo, zlecając wystawienie faktury do krajowego systemu e-faktur, nie dowiecie się o tym, że faktura została wystawiona, jeżeli nie zapytacie tego systemu. To jest system, który trzeba cały czas odpytywać, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z moją fakturą. Czyli sięganie po jakikolwiek dokument jest związany z odpytywaniem. Tak samo z drugiej strony nabywca nie dowie się o tym, że Państwo wystawiliście mu fakturę, jeżeli do tego systemu nie zajrzy i nie zobaczy, że ta faktura tam jest. Więc tutaj już Państwo widzicie, gdzie jest nasze miejsce, nasza rola, w której my możemy wesprzeć szereg procesów związanych z fakturą ustrukturyzowaną. I ten obowiązek, o którym mówiłem, ustawodawca planuje wdrożyć od 1 lipca 2024 roku. Czyli jest jeszcze ponad rok czasu na przygotowanie się do tego, co będzie miało miejsce. Dodatkowo, KSEF jest jednocześnie dziesięcioletnim repozytorium na te faktury ustrukturyzowane, które są w tym systemie wystawiane. Ministerstwo Finansów planuje czy dopuszcza także taką sytuację, kiedy to podatnik czy przedsiębiorca, czy w państwa przypadku y, y, placówka medyczna może sama wystawić fakturę. Y, jakie to są przypadki? Wtedy kiedy Krajowy System e-faktur ma awarię. Ustawodawca mówi: jeżeli KSeF będzie miał awarię, to możesz poczekać, aż ta awaria zostanie usunięta, albo możesz sam wystawić fakturę w trybie offline. Ta faktura musi mieć taką cechę, że jest zgodna z formatem faktury ustrukturyzowanej, czyli technicznie jest to ten sam dokument elektroniczny, przy czym jego przekazanie, kanał i sposób dostarczenia do nabywcy jest uzgadniany między stronami. Tu już KSE w tym nie uczestniczy. Jeżeli taki dokument ma być dostarczony do, do nabywcy, to powinien być opatrzony QR-kodem, takim specjalnym kodem, który trzeba wytworzyć zgodnie z pewną specyfikacją, to też jest określone, więc to jest jakiś tam czysty zabieg techniczny, który trzeba zrealizować, żeby taki dokument móc udostępnić nabywcy. I co dalej? Ustawodawca mówi, jeżeli awaria ksefa ustanie, to masz, drogi przedsiębiorco, Maksymalnie 7 dni czasu na to, żeby dostarczyć ten dokument do KSEFA. Czyli faktury offline, poza tym, że podmiot je wytwarza, to będzie miał obowiązek je dostarczyć do, do KSEFA. Cała reszta odbywa się podobnie jak w przypadku, kiedy KSEF działa, czyli generowany jest ten unikalny numer, UPO, nabywca może sięgać do, do systemu. Więc widać, że KSeF jest także, poza tym, że jest repozytorium na faktury ustrukturyzowane, to jest także repozytorium na faktury wystawione w trybie offline. Ustawodawca przewiduje także inny scenariusz, kiedy możecie Państwo wystawić tą fakturę samodzielnie. Wtedy, kiedy to po stronie placówki będzie problem. Nie wiem, na przykład padnie internet, bądź zawiedzie jakikolwiek element, który uniemożliwi Wam komunikację z KSeFem. Wtedy również można wystawić fakturę w trybie offline, w uzgodniony sposób dostarczyć do nabywcy. Różnica jest jednak taka, że w takim przypadku będziemy mieć tylko czas do następnego dnia, aby dostarczyć do KSEFa. I to nie od następnego dnia od ustania awarii, następnego dnia od wystawienia faktury w trybie offline. Więc to jest dość spora różnica. Cała reszta Odbywa się już później podobnie. Ja to oczywiście pokazuję w takiej skróconej formie, tam jest jeszcze wiele niuansów. My oczywiście w dalszej części będę mówił o tym, co my będziemy dostarczyć, jak my to widzimy, w jaki sposób będziemy w stanie Państwu pomóc. Co do samej faktury ustrukturyzowanej, to trzeba wiedzieć, że jest to dokument elektroniczny. Jest, on jest w określonym formacie, więc ma określoną strukturę. To jest dokument, do którego nie można załączać załączników. Tam jest ograniczona liczba informacji dodatkowych, którą można wprowadzić na taki dokument. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Krajowy System E-Faktor nadaje unikalny numer, ale ten unikalny numer nie jest częścią faktury. Ten numer jest osobnym, nazwijmy to takim mikrodokumentem, który trzeba również przetwarzać w ramach organizacji. I tu się jawi kolejna cecha. Całego pomysłu Ministerstwa Finansów, ona dotyczy daty wystawienia faktury. Dzisiaj sytuacja jest bardzo prosta. Data wystawienia to jest taka data, jaka widnieje na fakturze, czyli na kartce, która została wydrukowana tak, podczas procesu wystawiania faktury, o ile ona była papierowa. W przyszłości przez datę wystawienia będzie to rozumiana ta data, która. Będzie datą dostarczenia do Krajowego Systemu E-Faktur zlecenia fakturowania. Niezależnie, co Państwo wpiszecie w dokumencie tego zlecenia, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli wpiszecie sobie 20 maja 2023, to i dzisiaj zlecicie y, utworzenie faktury w KSEF-ie, to KSEF przyjmie, że prawdziwą datą wystawienia będzie 25 maja. I to będzie Faktyczna data wystawienia, prawna i księgowa. Więc trzeba też zadbać o to, aby przetwarzać właściwą datę wystawienia. Podobnie jest z datą dostarczenia. Dzisiaj to też jest proste. Datą dostarczenia jest ten dzień, w którym nabywca no, otrzymał fakturę. W przypadku krajowego systemu e-faktur przez datę dostarczenia faktury będziemy rozumieli tą datę, w której KSeF ją wystawi, czyli nada jej ten unikalny numer. I proszę zauważyć, że z uwagi na to, że ten system o niczym nie powiadamia, to to oznacza jedno, jeżeli faktura zostanie wystawiona w danym momencie, to w dokładnie w tym samym momencie nabywca ją otrzymał. Nieważne, czy on ją widział, czy nie widział, czy miał możliwość sięgnięcia po nią, po prostu to jest data dostarczenia. Jeżeli te faktury miałyby gdzieś wychodzić poza system KSEF, czyli przekazywane miałyby być w innej formie, nie wiem, serializowane do PDF-a, czy drukowane jeszcze na kartce, żeby komuś przekazać jakąś informację, taka, która jest zawarta w tej fakturze ustrukturyzowanej, to trzeba ją opatrzyć dodatkowo kodem QR. I teraz patrząc na aktualne kalendarium, stan obecny prawny jest taki, że jesteśmy już po konsultacjach publicznych. To jest projekt w ogóle rządowy, i został. Ten projekt już wpłynął do Sejmu niecały tydzień temu, więc teraz się zacznie cały proces związany z czytaniami, z komisjami, które będą jeszcze nad tym projektem obradowały. Być może jeszcze się pojawią jakieś zmiany. Na chwilę obecną jest określony obowiązek na 1 lipca. Dla wszystkich podmiotów, poza tymi, które mają jeszcze pół roku więcej, czyli dla takich podatników, którzy są zwolnieni podmiotowo i wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku, do końca 2024 roku będzie istniała dalej instytucja faktury uproszczonej, czyli paragonów z NIP-em do 450 zł. Później ta instytucja też znika z, w ogóle z, z, z prawa, i ustawodawca mówi: Dam Wam, drodzy przedsiębiorcy, pół roku czasu jeszcze od obowiązku wdrożenia, że nie będę Was w tym czasie karał za niespełnienie przepisów, czyli za to, że nie wystawiacie faktur w KSEF-ie za to, że nie dopilnowujecie terminów związanych z dostarczaniem faktur wystawionych w trybie offline. I teraz patrząc dalej, ustawodawca dostarcza aplikację podatnika, która umożliwia wystawianie faktur, przeglądanie faktur w swoich rejestrach, więc takie rozwiązanie jest dostępne. To jest proste rozwiązanie. Właściwie tam się faktury tworzy, nazwijmy to, z ręki trzeba wpisywać wszystkie informacje. To nie jest system, który się Państwo dzisiaj posługujecie, który automatyzuje wiele procesów i umożliwia szybkie przeprowadzenie tego działania. Więc w takiej typowej rzeczywistej działalności, to jest rozwiązanie, które raczej nie będzie wykorzystywane. Ja o nim mówię, bo ono jest dostępne, jako jakaś tam ścieżka ewentualnie awaryjna. Ale teraz chciałbym się skupić na tym, gdzie jest nasza rola, jak my to widzimy i co my jako Camsoft będziemy dostarczać, żeby ułatwić podmiotom przejście przez ten proces i później korzystać z, z dobrodziejstwa, który ustrukturyzowanej. My dzisiaj pracujemy nad rozwiązaniem integracyjnym. Już tu od razu zaznaczę, że te rozwiązanie nie będzie częścią żadnego systemu dziedzinowego, którego dostarczamy, czyli tam Someda, PPS-a, czy apteki szpitalnej, czy, czy systemu finansowo-księgowego. To jest rozwiązanie, które bardzo głęboko zintegruje się z tymi systemami, żeby nie zmieniać jakby pewnych, nazwijmy to przyzwyczajem bądź sposobów poruszania się po systemie. I głęboko też zintegruje się z rozwiązaniami tymi naszymi dziedzinowymi, a z drugiej strony, właśnie z krajowym systemem E-Factor. Czyli będzie to taki element, który stoi pośrodku systemów, który wchodzi w różne obszary tych systemów, z których Państwo dzisiaj korzystacie. Więc teraz chciałbym chwilę powiedzieć, co my zrobimy w tym zakresie, jakie będą takie podstawowe funkcjonalności. Od razu zaznaczę, że my te rozwiązanie będziemy oferować w co najmniej dwóch wariantach, czyli w takim podstawowym, który obsłuży te takie typowe ścieżki przejścia, jak i w takim rozszerzonym, który da szereg dodatkowych jeszcze benefitów i nie ukrywamy, że będziemy to rozwiązanie chcieli rozwijać później w czasie, w zależności od tego, jakie będą potrzeby użytkowników. No i teraz popatrzmy na ten jeden z kluczowych procesów, czyli wystawianie faktur na przykład z poziomu systemów gabinetowych czy rozliczeniowych, z których Państwo korzystacie, czyli dzięki usłudze Pharma TDI będzie można sprawnie przygotować zlecenie wystawienia faktur na podstawie tych danych, które dzisiaj Państwo wprowadzacie do, do systemów, z których korzystacie. System rozróżni, czy to mamy relacje z osobą fizyczną, czy z przedsiębiorcą. Jeżeli z przedsiębiorcą, to zamiast tego etapu drukowania, po prostu zacznie generować zlecenie fakturowania i będzie próbował dostarczyć tą, te zlecenie fakturowania do krajowego systemu e-faktur celowo mówię próbował, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że się uda, bo no system może być niedostępny, ten krajowy system e-faktur może zajść szereg różnych sytuacji, ten system może od razu nie odpowiedzieć, więc te nasze rozwiązanie będzie weryfikowało dostępność ksef to jest raz i będzie próbowało wysłać te zlecenia, których się nie udało wysłać, żeby właśnie odciążyć Państwa od konieczności ciągłego zaglądania do ksefa, czyli to, o czym mówiłem na początku. Kolejna rzecz z uwagi na to, że ten system o niczym nie powiadamia, no to naturalne jest, że będziemy się chcieli dowiedzieć, czy w reakcji na nasze zlecenie, faktura została faktycznie wystawiona w ksefie. Więc cały mechanizm monitorowania statusów, przetwarzania tego zlecenia w Ksefie także tutaj obsługujemy w ramach tych takich ścieżek podstawowych, powiadomienie o ewentualnych problemach, czy też właśnie pobranie tego unikalnego numeru Ksef z Krajowego Systemu e-Faktur po to, żeby móc później sprawnie y, utworzyć zlecenie do wystawienia korekty. Tak? No plus jeszcze oczywiście wizualizacja tej faktury, no bo ta faktura jest w takiej formie elektronicznej, gdzie no, przeciętny Kowalski nie będzie w stanie zrozumieć, co tam jest zapisane, więc my też tu się postaramy to zobrazować, ten, ten dokument. No i kolejny obszar, który też chcemy pokryć, to ten związany z dostępem do faktur od dostawców. Tu na przykładzie na przykład systemu do apteki szpitalnej, gdzie mówimy o fakturach od, od dostawców, wizualizację tych faktur, dostęp będzie na żądanie, bądź jeżeli Państwo korzystacie z kanału EWD, który jest dostępny w ramach dodatkowych modułów wspierających. Pracę w aptece szpitalnej. My od lat rozwijamy taki standard SOS gdzie wszystkie hurtownie właściwie w kraju się nim posługują, więc jest to możliwe. Myśmy ten format też rozszerzyli o to, aby hurtownia mogła w momencie komunikacji z, z placówką przekazać tam jednocześnie informacje o numerze faktury ustrukturyzowanej, żeby łatwiej Państwu było od razu mieć do niej dostęp. Także i też rejestr dostaw rozwijamy o te informacje związane ze statusami przetwarzania tych dokumentów, no i cała komunikacja z systemem księgowym. Więc w tych takich podstawowych ścieżkach te rozwiązanie będzie dostępne. Czekamy tutaj na Opublikowanie najnowszej struktury y, związanej z budową tej faktury ustrukturyzowanej, którą Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć w lipcu y, tego roku, i my tu od tego czasu mniej więcej zaczniemy myśleć o jakichkolwiek y, pilotażach w tym zakresie. Ale skupiając się jeszcze chwilkę, tu już na koniec o tych takich dodatkowych. Y, aspektach, które widzimy jako coś, co może jeszcze bardziej pomóc użytkownikom w odnalezieniu się w tym temacie faktur strukturyzowanych, to obsługa właśnie tego trybu offline. Wydruk, zapis do PDF-a, zarówno faktur ustrukturyzowanych, jak i faktur offline, po to, żeby przekazywać na ewentualne jakieś tam żądania do innych podmiotów. Cały rejestr informacji o wystawionych fakturach, o otrzymanych fakturach. Bo tutaj warto też jeszcze wiedzieć o czymś takim, że KSEF jako składnica na te faktury ustrukturyzowane, wystawiane przez podmiot i te, które podmiot otrzymuje od innych. Jest związana z NIPem, Czyli jeżeli mamy podmiot wielonipowy, tak, czyli to są placówki rozrzucone na przykład po całym kraju, ale to jest jeden podmiot z punktu widzenia działalności takiej gospodarczej, jeden NIP, no to tam to jest taki jeden wielki worek tych faktur. Więc my też chcemy wprowadzić możliwość kategoryzacji tych faktur na poziomie rejestru, tych dokumentów, po to, aby łatwiej Państwu było przeprowadzać później procesy związane, nie wiem, chociażby z udostępnianiem dokumentów do workflow przy większych instytucjach. Plus dodatkowo jeszcze planujemy wdrożyć archiwizowanie, niezależne od tego, że KSEW jest repozytorium na te dokumenty, to także w takich lokalnych repozytoriach, gdzie gromadzimy także te dokumenty potwierdzające zajście tego zdarzenia. Więc w tej pigułce myślę, że to tyle na dzisiaj. Będziemy Państwa niewątpliwie informować o nadchodzących tutaj wydarzeniach i postępach w pracach, tak abyśmy wszyscy wspólnie mogli dążyć do celu. Więc dziękuję za uwagę.